Hej kochani, my name is Bella Hadid. Hej, witam wszystkich z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza. Dzisiaj do was przychodzę z filmem o mojej pierwszej operacji plastycznej twarzy. To nie jest taka do końca jest to operacja, w sumie nie zabieg. Więc dzisiaj będę opowiadała o mojej pierwszej operacji, którą miałam na twarzy. Ja dawno to już zapowiadałam, nie wiem czy zauważyliście różnicę czy nie, bo na razie widać tylko lekką, efekty będą później, ale zaraz wam wszystko opowiem. A na razie to zapraszam wszystkie moje raszple na mojego Instagrama. Zapraszam na mojego Instagrama, zapierdalać na mojego Instagrama, bo inaczej... No serio, bardzo chciałabym wbić pół miliona, więc proszę was o follow, jak mnie oglądacie, bo tak. Czyli teraz zobaczycie mojego vloga z tego procesu, kiedy tam byłam i zaraz do was wracam. Dobra, więc hejka, z tej strony Masza. Dzisiaj, słuchajcie, będzie film z mojej operacji. Będę miała dzisiaj operację na twarzy. Ja już się zmęczyłam, także zobaczycie. Już to odpowiadałam na Instagramie, bo za miesiąc mam kolejną operację, ale to nieważne. Dzisiaj jest ta pierwsza operacja. No to jest twarz, dlatego jestem obsrana, szczerze mówiąc. I I'm scared. I właśnie dochodzę już do kliniki, wysiadam z Ubera. I teraz lukniemy sobie, czy to tutaj? A, tak. Dotarłam. Dobra, jestem spóźniona jak zawsze, więc wchodzimy. Dobra, więc słuchajcie, przybyłam do kliniki i wsadzili mnie do takiego oto gabinetu. Wsadzili mnie do kabinetu i słuchajcie, musiałam podpisać 100 papierów. A propos tego, że jeśli umrę, to nie będzie ich wina i nie pozwoli ich do sądu. Także ja właśnie się zrzekłam, ich zrzekłam z jakiejkolwiek odpowiedzialności. I będą mi ciąć twarz. A co to zobaczycie? I słuchajcie, teraz muszę zanieść te papiery i będę żyła na blok operacyjny. Myślałam, że to wiecie, będzie trochę mniej inwazyjnie, ale nienormalnie mnie na blok będą kłaść. I będzie cały zabieg trwał jakieś półtorej godziny, coś takiego. Także... Dobra, idziemy zanieść papiery. Właśnie podpisałam wszystkie dokumenty i tak dalej. Byłam z taką panią robić zdjęcia po prostu, efektów przed i po. Weszłam w ścianę ze szkła, w sensie w drzwi ze szkła i teraz boli mnie tak. Pierwsze jest to po prostu nieprawdopodobne. Myślałam, że sobie wybiłam zęba, ale jednak nie. Pani jest tylko do odnieczulenia miejsca, żeby tych poduszek biszata. Tak. Także związać sobie włoski. Dobra. Tutaj jest toaleta. Będzie pani musiała sobie wziąć prysznic, bo to tak przed zabiegiem, dobrze? I tutaj jest taki płyn i nim się trzeba umyć do szyi, dobrze? Dobra. I potem założę pani sobie taki strój jednorazowy, to jest tylko na moment bycia na bloku operacyjnym, dobrze? Więc tu ma pani taką koszulę, tu są takie majteczki jednorazowe, kapcie i czepek i szlafrok. Dobra. I ja do pani niedługo przyjdę, tylko założymy takie małe wkucie, no bo to musi mieć pani na bloku operacyjnym węflon. No i potem doktor przyjdzie, tam jeszcze ocenicie wszystko, dogadacie się co do zabiegu. No i po zabiegu. To mniej więcej będzie o której? Pani ma chyba tam na 9:45. Wpisano, także niebawem. Dobra. No i po zabiegu to tak pewnie godzinkę, półtorej i będzie już pani mogła wyjść do domu. Dobra, super, to dziękuję bardzo. Już prezent tutaj wyczaiłam. Dobra, więc jak widzieliście, zostałam przeprowadzona do salki. Fajna salka dwuosobowa. I mam tutaj różne jakieś koszule i tak dalej i muszę się umyć. Co jest mega dziwne, bo nie wiem, nawet jak miałam jakieś cycki czy coś, to mi nie kazali się umyć. Nie wiem, czy oni może uważają, że jestem brudna or something. I don't know. I co? I o 9:45 mam zabieg. Jest 9:06, także jeszcze chwila. W sumie nie denerwuję się wcale. Jestem like chill, ale przypał, bo weszłam w wielkie drzwi szklane przy wszystkich i się na mnie po prostu spojrzeli. Boże, piękna debila. Także I'm like, oh my god. Więc tak, to jest koszula chyba. To jest koszula operacyjna, tak? Co to jest? Boże święty. Co to jest? A tak, dobrze, przepraszam. To jest koszula operacyjna, którą muszę założyć. Tutaj mam ręcznik czepek. A nie, to są majtki. Bym założyła kurwa majtki na łeb, bo mi się wydawało, że powiedział, że to jest czepek. Tutaj mam kapcie. Ja już nic nie rozumiem. Co to jest? Tu są majtki.
majtki jednak, okej. Okay. To są majtki. A to? To jest szczepek? Dobrze, to jest stanik. Poczekajcie, bo coś chyba czegoś nie rozumiem. To są majtki, takie wielkie, operacyjne, ale tu też są majtki. Gdzie jest w takim razie czepek na głowę? Ale jest kocyk i jest szlafrok. A właśnie, słuchajcie, pierwsze co wyczaiłam. Co tutaj za prezenty są? Tutaj ktoś ma też głowę. Ja muszę zobaczyć, bo ja nie wytrzymam. Co to jest? Jakaś pomadka, okej. Okay. Finsla na gardło. Żel antybakteryjny. A nie, płyn do pukania ust. Chusteczki. W ogóle very nice. Powiem, że fajnie jakby takie prezenciki dostać. Jakieś takie dodatki, powiem wam, że nie miałam tego, wiecie, wcześniej, przy wcześniejszych operacjach. Jak miałam te cytki i mi się brzuch. I tutaj jest jeszcze jakiś ręczniczek i ta herbata. A tutaj jeszcze jest, nie wiem co to jest. Więc czekam na lekarza, będę jeszcze coś obgadała z anestezjologiem i wtedy dokładnie powiedzą mi, co wytniemy i tak dalej. Dobra, więc umyłam się, przybrałam się w szafroczek i w ogóle patrzcie, są cute, znaczy dostajecie tą szczoteczkę do zębów, tak. Więc fajnie, bym musiała tuż przed umyć zęby. Ej, w ogóle fajny szafrok, podoba mi się, w sensie jest fajny dotyku. No co, uczekam na operację, czy to mam tikpaki sobie zżarłam, nie wiem, czy mogę jeść przed operacją, ale ogólnie wam powiem, że ogólnie wrażenia a propos kliniki są bardzo fajne. Podoba mi się tutaj, naprawdę. Bardzo mi się podoba i uważam, że trzymają bardzo wysoki poziom. Po prostu kupili mnie tą herbatą w tym worku prezentowym, także ja. I wiecie, jest bardzo czysto, jest bardzo tak schludnie i wszystko jest nowe na pewno. Widać, że dopiero po remoncie jest cała klinika, także fajnie. Fajnie. Czekajcie, muszę tu położyć jakieś rzeczy. Kurde, ale nie, wiecie co? Brakuje mi bardzo szafek. Nie ma szafek praktycznie. O, dobra, jest tutaj szafa. Ale ogólnie nie ma prawie szafek i te szafki nocne, które są jakby zawalone. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po operacji i nie czuję i nie widzę żadnej różnicy, nie widzę. Także zobaczymy, spuchnęły mi strasznie usta i trochę nie czuję niczego, ale ja zjadłam maka i wracam do domu. Powiem wam z domu co i jak. A więc tak, słuchajcie, nie dograłam nic później, dlatego, że byłam później in so much pain, że to jest chuj. Od razu po operacji wróciłam do domu. Nie czułam żadnego bólu ani nic takiego. Czułam się trochę taka, wiecie, otępiała i tak dalej, ale było G. Było wszystko spoko i tak dalej. I słuchajcie, drugiego dnia było też wszystko okej, okay, ale zaczęłam czuć straszny, straszny ból. Bardzo mnie bolało. Bardzo, bardzo, bardzo mnie bolało. I popełniłam chyba największy błąd, jaki mogłam zrobić, bo zjadłam chipsy. I wszystko mi to pogorszyło. I słuchajcie, napuchłam jak balon. Dlatego, że się nagrywałam, bo nie wiem czemu, ale było mi wtedy, że mam depresji. Napuchłam jak balon, miałam takie policzki, tutaj mam wstawiam zdjęcia. Więc tak wyglądała moja twarz, bardzo się przestraszyłam. Zadzwoniłam do lekarza, przepisał mi antybiotyk i wszystko zeszło po kilku dniach. Kwestia znieczulenia. Słuchajcie, znieczulenie było miejscowe. Podczas tego zabiegu nie robi się znieczulenia ogólnego, no bo to jest prosty zabieg i trwa chwilę. I słuchajcie, on miał trwać 40 minut, a trwał może, nie wiem, 20 minut max. No i słuchajcie, podali mi to znieczulenie miejscowe. Ja mam ogólnie bardzo wysoki próg bólu, a czułam dosłownie, jak mnie tnął na żywca i bardzo, bardzo, bardzo mnie bolało, naprawdę bardzo mnie bolało i czułam, jakby tego znieczulenia kurwa nie było. Inaczej, czułam, że ono jest, że jakby miałam taką bardziej było znieczulone to miejsce, ale
i tak czułam bardzo duży ból i nie wiem, czy to wina anestezjologa, że podali mi jakoś za mało znieczulenia, czy o co chodzi, ale czułam się, no nie bardzo, powiem wam szczerze, ale po operacji było spoko. Po takim zabiegu dostajecie teczkę, w której są zalecenia i już wam czytam, jakie są zalecenia po tym zabiegu. Jest to dbanie o higienę jamy ustnej w sposób szczególny, płukanie płynem do ust po każdym posiłku, proszę używać miękkiej szczoteczki do zębów. Słuchajcie, ja używałam po tym zabiegu płynu do płukania ust, takiego zwykłego, z alkoholem i to był kolejny błąd, strasznie mi to podrażniło, bardzo mi to podrażniło to wszystko i do tego też bardzo spuchłam, jakby całą śluzówkę. Poszłam do apteki, kupiłam taki płyn do płukania medyczny, też do higieny jamy ustnej, ale bez alkoholu i taki bardzo kojący, nawilżający, coś takiego i było o wiele lepiej, także pamiętajcie, żeby nie używać tych z alkoholem. Spożywanie posiłków płynnych, szczególnie zaraz po wykonaniu zabiegu, przez 3 dni, ucinanie żucia gumy. No właśnie, i słuchajcie, ja bo moja wina, że mi to spuchło, dlatego że ja drugiego dnia zjadłam chipsy. Zjadłam tych chipsów nie dużo, ale to był chyba najgorszy możliwy w ogóle. Nie wiem, że zjadłam takie, wiecie, jedzenie, które chrupie, to takie najgorsze, dlatego że przecież to, wiecie, zostaje w zębach, te kawałki i tak dalej. Jeszcze ostre, może mi to jakoś tam wiecie, poraniło. Także ja. Stosowanie środków przeciwbólowych zalecanych przez lekarza prowadzącego. Tak, musicie środki bólowe na pewno brać. Też nie za dużo, wiadomo, żeby sobie po prostu żołądka nie popsuć. I ja ich, powiem wam, aż tak bardzo nie potrzebowałam. Było mi w miarę spoko, ale przez pierwsze 3 dni, 4, nie mogłam do końca, nawet nie, przez pierwszy tydzień, tak do końca, przez 4 dni było tak najgorzej, ale przez tydzień nie mogłam do końca otwierać ust. Czyli to było coś takiego, że na maksa mogłam otworzyć usta tak. Więcej nie mogłam, bo bardzo mnie bolało, ale z mówieniem i tak dalej wszystko spoko. Stosowanie zimnych okładów na oba policzki przyspiesza proces chłaniania się obrzęków. Tak, to prawda. Słuchajcie, ja później właśnie jak spuchłam, to leżałam z mrożonkami po prostu tak przy twarzy i rzeczywiście to pomagało. Schodziła ta opuchlizna, ale powiem wam, że najgorzej było rano. Jak ja się budziłam rano, to wstawałam tak spuchnięta, ja nie przypominam siebie naprawdę. Przez to, że miałam obrzęk tutaj, to mi to szło tutaj, nie miałam, wiecie, strasznie mi puchły oczy, nie miałam oczu. Jakby, ja już wiecie, też chciałam dla was filmy już nagrywać od wtedy. Znowu się zdarzyło coś takiego i znowu jakby, wiecie, kurwa, nie chciałam się pokazywać i, you know, depression i tak dalej. Dalej, bo już myślałam, że mi tak zostanie, pokałam, że Boże, czemu ja to zrobiłam i ja, ale nie żałuję jakby co, jestem bardzo zadowolona. Jeśli powstaną wybroczyny, należy stosować nasieniaki aurika chyba, nie wiem, ale ja nie mam żadnych wybroczyn, u mnie wszystko jest ok i ładnie, także ja. Słuchajcie, podsumowanie, ból po operacji bym powiedziała 3 na 10, ale przez to, że miałam, nie wiem, jakieś zapalenie mi się wdało, przez to, że wiecie, tam żarłam coś tak dalej, to moja wina i musiałam wziąć antybiotyk, to jednak 6-7 na 10. To naprawdę wszystko ustało po 8 dniach. Po 8 dniach już wyglądałam normalnie i dopiero teraz czekam na efekty. Minął miesiąc, znaczy za chwilę minie miesiąc. Dopiero teraz pojawiają się efekty. Specjalnie się nie pomalowałam za bardzo do tego filmu. Mam korektor na sobie i błyszczyk i róż. Nie mam w ogóle bronzera. Zawsze robiłam, wiecie, żeby mieć takie... To tak wciągałam policzki, ale teraz wam pokażę, jak jest, jak nie wciągam policzku. Jak po prostu mam wyluzowaną twarz. Widać, że jest, wiecie, efekt takiego tam. Ja się na to zdecydowałam, bo po prostu się naoglądałam, wiecie, celebrities, Bella Hadid i tak dalej. Mają ten zabieg wykonany, żeby mieć taki, wiecie, model-esque look. I ja to zrobiłam, słuchajcie, z pełną świadomością tego, że może mi... W ogóle nie minusy są tego takie, że później może wam opaść twarz. Chcę wam powiedzieć o minusach, bo musicie sobie z tego zdawać sprawę. Każdy zabieg może mieć jakieś swoje powikłania i ten zabieg może spowodować to, że opadnie wam tutaj twarz i zrobią się chomiki. I ja robiłam ten zabieg z pełną świadomością tego, jakby lekarz mi powiedział, że to się nie stanie, ale wiem, że takie rzeczy się dzieją. Ale stwierdziłam, że jebać to, ja to chcę. Jakby nie będę czekała, jakby, wiecie, nie chcę żałować, że nie zrobiłam, jeśli chcę, mam życie jedno, jakby chcę to chcę, najbliżej sobie zrobię lifting i tyle. Także jeśli robicie tego typu zabieg, musicie być przygotowane, że może wam coś się tego stać, więc warto sobie zrobić, czytałam przed takim zabiegiem, nici rewitalizujące i wtedy to, jeśli macie do tego tendencję do zwisania skóry, to wtedy nie powinno wam nic opaść. Ja też poprosiłam lekarza, żeby zrobił mi naturalny efekt, czyli nie wyciągnęli mi całego
całego tłuszczu z policzków, tylko że z tych poduszek Bichata nie wyciągnęli mi całego tłuszczu, tylko trochę, bo wyglądałabym już karykaturalnie, bo wiecie, ja i tak mam szczupłą twarz, więc to by w ogóle była like... Tak bym tutaj siedziała. I słuchajcie, ten zabieg jest permanentny, czyli jeśli przytyjecie i tak będziecie, nie przytyjecie już nigdy w tej części twarzy, jakby zawsze będziecie skinny. Nie da się też tego jakby, wiecie, na starość twarz wysycha, jakby wiecie, pozbywa się tłuszczu, więc może wam się jakby z wiekiem tak zrobić taki, wiecie, taka twarz, po prostu takie policzki. No mi nie chodziło o to. Ja chciałam, wiecie, po prostu mieć snatched policzek i tyle. Co jeszcze? A, koszt zabiegu. Słuchajcie, koszt takiego zabiegu to jest 7,5 tysiąca. Zależy gdzie robicie. To są ceny w sumie od 5 do 7-8 tysięcy właśnie, jak patrzyłam. Więc 7,5 tysiąca w Warszawie to jest no tak bardziej wyższa cena. Ale powiem wam, że w ogóle ja patrzyłam na ceny tego zabiegu w roku 2020 i były one w tych samych klinikach, które teraz patrzyłam, i te były za 4 tysiące, także ceny poszły bardzo w górę. No i słuchajcie, pokażę wam, zbiorę włosy w kitę. Zbiorę włosy w kitkę i wam pokażę. Pokażę wam zdjęcia przed, dosłownie przed zabiegiem, jak robiłam. I teraz po. No i tak jak mówiłam, na efekty czeka się nawet do pół roku albo po roku. Moja koleżanka miała to robione i słuchajcie, ona mi powiedziała, że ona dopiero tak w pełni efekt zobaczyła po roku, więc to nie jest tak hop-siup. Na przykład, nie wiem, macie z liftingiem coś takiego, że od razu widzicie efekt. Co jeszcze? Aha, szwy. Szwy są wchłanialne, więc nie musiałam chodzić na żadne wyciąganie szwów ani nic takiego, bo wiem, że dużo ludzi... Dla mnie to nie jest nic takiego, ale wiem, że dużo ludzi nie chce na przykład wyciągania szwów, więc tutaj szwy są chłonialne, it's chill, nie ma żadnych blizn, bo jak widzieliście, zabieg jest, albo nie widzieliście, bo wiecie, warning było, to zabieg jest wykonany jego środka ust, więc nic nie widać i ja. No i tak naprawdę ogólnie polecam tą klinikę, uważam, że jest tam po pierwsze czysto, przyjemnie, personel bardzo miły. Jedyne zastrzeżenia jakie mam to co do tego znieczulenia. A tak to wszystko było dobrze. Kiedy zaczęło mi puchnąć twarz, od razu była szybka reakcja lekarza. Nawet mogłam przyjść na wizytę, ale nie mogłam, bo mi nie pasowały po prostu godziny. Miałam terapeutę, a nie chciałam puszczać sesji. Stwierdziłam, że dobra, poczekam przez weekend, czy antybiotyk pomoże i pomógł. Także to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania a propos tego zabiegu, to dawajcie mi znać. Haters gonna hate. Ja po prostu chciałam wyglądać jak Bella Hadid. Także Hej kochani, my name is Bella Hadid. Dobra. Więc pa! A, czekajcie, zaproszę was na mojego Instagrama jeszcze raz i TikToka. Teraz bardzo rzucam dużo na TikToka, naprawdę rzucam dużo na TikToka, także zapraszam was na TikToka. I chyba założę Tadziowi Instagrama, albo Rysiu i Tadziu będą mieli wspólnego, także zapraszam i śledźcie mojego Instagrama i YouTube'a, dlatego że ja wyjeżdżam do innego kraju na operację, także bye, love ya.